Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Grzegorz, a przed wami kolejne Daily Newsy, tym razem przygotowane na 1 lipca 2020 roku. Zapraszam do oglądania, a przy okazji pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, no i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi nowościami. Ruszajmy! Witajcie w piekle. Wczoraj Neverwinter Online dostał kolejny dodatek czy też moduł, który zabierze nas do pierwszej warstwy 9 piekieł. My zmierzymy się tutaj z demonami, a przy okazji poznamy tajemniczą przeszłość arcydiabła Zariela. Jeżeli mówimy o świeżościach, no to tutaj otrzymujemy nową strefę przygód, czyli nową mapę, poza tym wątek fabularny, kampanię, trial, balance class, zmiany w skalowaniu, a poza tym osiągnięcia. Czy warto wrócić? Moim zdaniem owszem, Neverwinter miał trudności na początku, ale potem wyrósł z niego jeden z przyjemniejszych i bardziej grywalnych tytułów free to play. Liczba graczy jest średnio duża, a dzięki regularnym aktualizacjom zawsze jest co robić. Ankama poinformowała już jakiś czas temu, że rusza ze zbiórką crowdfundingową na czwarty sezon anime Wakfu. Pewnie większość z was wie, że ten MMORPG ma również swoją bajkę animowaną opowiadającą historię, która ma realny wpływ na uniwersum. Niektórzy nawet śmieją się, że anime Wakfu jest popularniejsze niż sama gra. Do rzeczy jednak, kampania na Kickstarterze zakończyła się sukcesem, deweloperzy potrzebowali 100 tysięcy euro, a ostatecznie zebrali ponad 1,5 miliona euro. Cóż to oznacza? Sezon czwarty Wakfu został oficjalnie ufundowany, więc nie ma żadnych przeszkód, abyśmy otrzymali kolejnych 13 odcinków bajki. Do tego za pozostałe środki zrealizowane zostaną dodatkowe dwa epizody specjalne. Za wspieranie kampanii można było otrzymać sporo łakoci, zarówno do Dofusa, jak i Wakfu. Jeżeli jesteście nimi zainteresowani, to Ankama podaje, że niedługo uruchomi również dodatkową zbiórkę dla spóźnialskich, więc wypatrujcie jej. Kolejny raz plotki nie kłamały. Bless Unleashed rzeczywiście pojawi się na PC i zadebiutuje wkrótce na Steamie, czyli na tej samej platformie, na której poległ oryginalny Bless. Premiera gry to podobno wczesny 2021 rok, o modelu płatności nie wspomniano, ale będzie to zapewne free to play, tak jak konsolowa wersja. Żeby była jasność, Bless Unleashed to nowa, odświeżona, przebudowana wersja Bless Online, stworzona na silniku Unreal Engine 4 z bardzo dynamiczną walką oraz odmienionym systemem levelowania. Jest zatem szansa, że to nie będzie ten sam krab, którego macie w pamięci. Niedługo prawdopodobnie sprawdzimy sobie całość na kanale, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak wygląda Bless Unleashed, to śledźcie nas na bieżąco. Chcecie poznać powód niewielkiego spadku ostatniej liczby grających w Tibie? Oczywiście chodzi o bany. Przez tego kultowego MMORPG-a przetoczyła się fala banhammerowa, która według różnych źródeł skazywała między 1500 a 2000 kont. Wszyscy ci użytkownicy korzystali z popularnego CloudBota, który został złamany. Zapytacie, czy poradziły sobie z tym zabezpieczenia Cipsoftu? No właśnie nie. Jeden z fanów Tibi znalazł sposób, aby zidentyfikować wszystkie osoby korzystające z bota. Swoim odkryciem podzielił się z twórcami Tibi, którzy jak widać zadziałali jak powinni zadziałać. Zazwyczaj dzienna liczba kasacji na serwerze nie przekracza 10, natomiast teraz było to od kilkudziesięciu do kilkuset usunięć na dobę. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że nie były to żadne płotki, tylko gracze z wysokimi levelami. Załapały się tam m.in. 400, 500, a nawet 600 poziomy. Brawa dla gracza, brawa dla Cipsoftu. W tle widzicie zdjęcia z Discorda CloudBota, dzięki temu możecie zweryfikować, jak ludzie zareagowali na swoje bany. Ostatni dzień czerwca był dniem premiery nowego dodatku do Gwinta. Pan Lusterko zadebiutował wczoraj na wszystkich platformach, przynosząc ze sobą 70 nowych kart, nowe mechaniki, system zmieniających się kart i wiele więcej. To nie wszystko. Równocześnie z premierą Pana Lusterko, CD Projekt Red wypuszcza kolosalną aktualizację 7.0, która jest dostępna dla wszystkich użytkowników i która gruntownie odświeża rozgrywkę. Czeka nas mała rewolucja, po której będziemy musieli zmienić trochę swoje przyzwyczajenia i strategie. Mnóstwo kluczowych dla rozgrywki kart otrzymało nerfa bądź buffa. Zanotowano także pewne ulepszenia w interfejsie, o wszystkim przeczytacie na oficjalnej stronie. Gwint przeżywa obecnie drugą młodość dzięki premierze na Steamie, a poza tym również na Androidzie. Do gierki przybyło sporo nowych graczy. I to wszystko w dzisiejszym materiale, koniecznie dajcie znać, który news zainteresował was najbardziej, no i do usłyszenia już jutro. Cześć!